Przed nami komisarz zawodu, pan Arkadiusz Starnawski, reprezentuje Polski Związek Koszykówki. Panie komisarzu, obejrzał pan większość meczy. Proszę o kilka słów o tym turnieju, organizacji, podsumowania, jaki tutaj poziom był. No, ci co oglądali ten turniej od samego początku, widzą, że przyjechały drużyny naprawdę zasłużone, czyli wywalczyły w swoich okręgach szczytne miejsca. Turniej w tej kategorii wiekowej uważam, że jest na bardzo wysokim poziomie. Niestety nie obyło się bez niektórych kontuzji, gdzie poszczególne kluby, szczególnie chyba to WKK Wrocław, odczuł. Myślę, że obsada turniejowa jest z wysokiego A, tak zwanego. Organizacyjnie ci, co są, mogą chyba najlepiej ocenić. Nie ma co zarzucić tutaj organizatorom jakichkolwiek niedociągnięć. Zresztą no, klub ma dosyć bogate doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju imprez, w tym mistrzostw nie tylko U14, ale i wyższej kategorii. Dlatego bez żadnych zarzutów, jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, kluby, niech wypowiedzą się trenerzy, jak to odbierają. Z moich informacji, z którymi rozmawiałem, są zadowoleni wszyscy. Ja się pana zapytam o strony kibiców i dopingu, bo ja pamiętam czasy wcześniejsze. No chyba jest coraz głośniej na widowni. Czy to nie przeszkadza pracy sędziom, trenerom, stolikowi? Bardzo się cieszymy, że jest tak żywa publiczność, bo mecze bez publiczności nie mają takiego uroku. Jednak no, w tak niewielkiej hali, przy tak potężnym sprzęcie, jak są teraz wyposażeni kibice, są utrudnione te warunki pracy, przynajmniej nam, komisarzom, sędziom boiskowym również, ale myślę, że nie tylko sędziom, ale również trenerom, w przekazywaniu różnego rodzaju informacji podczas meczu swoim zawodnikom.